Witamy Państwa bardzo gorąco. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. W końcu obejrzymy to emocjonujące starcie i jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się widowiskiem. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Widzimy teraz na ekranie 11 gospodarzy. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A w takim składzie zagra Belgrano de Córdoba. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Piłka w grze. Rojas. Sanchez. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Odważnie i skutecznie, brawo! Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Ma cenną umiejętność zastawiania się z piłką, czeka na wsparcie. Naprawdę udana interwencja. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sanchez. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Da im teraz remis. Broni. Dobrze. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Nie daje sobie w kaszę dmuchać.
I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Ładnie teraz przerzucił. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Wybija piłkę z dala od bramki. Jest pod presją. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Może teraz, może wyrównają. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezcen. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Niedługo zabrzmi gwizdek, doliczona tylko minuta gry. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu, pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie, taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz... I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Da im teraz remis. Broni. Dobrze. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. No i po ataku zagrożenie minęło. O, i to był książkowy odbiór piłki. Toledo, teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Tak trzeba bronić w szesnastce. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. I nie ma wyrównania teraz. Ależ to była okazja, Tomku. Lepszej mogą już w tym meczu nie mieć. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką, czy zdołają mu ją odebrać. To może być groźne, będzie kontra. Sanchez. Błąd, piłka przechwycona. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Rojas. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę.
Daleko dogrywa w pole karne. Sanchez. Rojas. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Piłka do Lisandro Lopeza. Może podgrzebać rywali. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej. Brawo! Notuje dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Udany występ. Zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Da im teraz remis. Broni. Dobrze. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. I nie ma wyrównania teraz. Ależ to była okazja, Tomku. Lepszej mogą już w tym meczu nie mieć.